Cześć, witam Was wszystkich ponownie bardzo gorąco na naszym kanale Auto się kręci. Dzisiaj filmik na temat jak wymienić filtr kabinowy w Renault Kadżar. Nie wspomniałem o tym wcześniej, ponieważ nie chciałem Was zrażać za bardzo, ale w tym samochodzie filtr kabinowy, czy filtr klimatyzacji, jak to tam lubi go nazywać, znajduje się niestety w jedynym najgorszym miejscu, w którym mógłby się znajdować, czyli z przodu, w kabinie, po stronie pasażera, dokładnie pod schowkiem, tam skąd wydobywa się światło. I właśnie to światło musicie sobie załatwić taką naprawdę porządne, bo dojście jest masakryczne. Podążamy w stronę światła. Ja mam nadzieję, że uda mi się to jakoś w jakiś sprytny sposób Wam tutaj pokazać, gdzie to jest. O, i teraz mniej więcej, ach. Tutaj jest nagrzewnica, to znaczy całe dojście do nagrzewnicy i tak dalej, i tak dalej. Teraz mam nadzieję, że sobie poradzę. Jeszcze bliżej podejdę. I teraz ten plastik tutaj. Mam nadzieję, że go dobrze pokazuję. On niewiele różni się od reszty plastików dookoła. Ale jak się dobrze przyjrzycie, ja postaram się nie majtać przez moment kamerą. On ma taki kształt prostokąta i jest usadowiony pod kątem. I to jest właśnie klapka, którą przytrzymuje ta śrubka na Torx. Jedyna. Tutaj jest rączka, za którą będziemy musieli... Rączka. Taki wypust właściwie, za który będziemy musieli pociągnąć tutaj w tym miejscu. Żeby ten plastik po prostu zdjąć, pociągnąć go i w środku pod tą klapką jest dopiero zamontowany, wciśnięty właściwie filtr kabinowy. Tak to wygląda mniej więcej. Nie wiem, jak ja to zrobię, żeby Wam to pokazać. Tu nie ma absolutnie miejsca. Ja już, szkoda, że nie możecie teraz widzieć, jak ja jestem wygięty. Ale praktycznie z głową leżę tutaj pod schowkiem i jeszcze trzymam w ręku kamerę. O Jezu. Tak to mniej więcej wygląda na wstępie. To jest właśnie ta klapka, o której mówiłem. Udało mi się ją już wykręcić. Pokażę Wam. Jednak próbowałem nakręcić w jednym kawałku to, jak odkręcam tą klapkę, czy wyjmuję ją, ale nie, niestety nie udało mi się. Nie ma tam tyle miejsca, żeby postawić gdzieś, ułożyć kamerę, jeszcze do tego światło i jeszcze do tego wykręcić. Po prostu nie ma takiej możliwości, więc spróbuję to zrobić takimi etapami. To jest ta klapka, o której wspomniałem. Mam nadzieję, że teraz kojarzycie ten kształt. Tu jest tam wkręcony jest jeden Torx, który mocuje tą klapkę. Tutaj jest ten wypust taki, co mówiłem, że musicie za niego lekko pociągnąć. Ona ciężko nie wychodzi. Właściwie jak ten wkręt wykręcicie i tylko lekko złapiecie tutaj za tą część, ona właściwie sama odpada. Taki ma kształt. Ona jest zamontowana. Pokażę może bardziej obrazowo. O! Mniej więcej pod takim kątem. Tam na dole w samochodzie. I może będzie Wam łatwiej teraz skojarzyć z tym poprzednim ujęciem, na którym jeszcze ta klapka była na miejscu. No dobra, teraz pokażę Wam, spróbuję, jak ten filtr jest tam zamontowany. Ale to za chwilkę. O, tak to wygląda teraz w praktyce. To jest właśnie wolna, pusta przestrzeń po tej klapce.
I to szare takie jak gdyby filcowe coś w środku, to jest właśnie ten filtr. O, tak to mniej więcej wygląda, jak on już jest trochę wysunięty, wyciągnięty ten filtr. Tak dla sprostowania, bo widzicie, że on jest lekko zmasakrowany, ten filtr. Ja go nie zmasakrowałem wyciągając, tylko jakaś łajza w serwisie, w ASO, która go zakładała, rozpieprzyła go w taki sposób, wkładając. Więc tutaj znowu pojawia się temat tych wszystkich partaczy, którzy pracują w ASO. Oczywiście nie generalizujemy, bo nie wszyscy są tacy. Ale jak ten prosty przykład pokazuje, nawet zasranego, gównianego filtra kabinowego nie potrafię włożyć, żeby go nie spieprzyć. No dobra, pozbyliśmy się już filtra. Tak wygląda pusta przestrzeń po nim. Tak wkładają filtr kabinowy mechanicy w ASO Renault. Jakby ktoś nie wiedział, jak się wkłada filtr, no to teraz mniej więcej widzicie. No jest trochę brudny, jak widać. To nie jest filtr węglowy, bo filtr węglowy ma takie właśnie szaro-stalową barwę. To jest zwykły filtr, bez żadnych dodatków, czyli on oryginalnie jest taki bielutki. I teraz powiem wam tylko tyle, że on w tym samochodzie jeździł pół roku. I ten filtr wygląda tak, jak wygląda. Czyli jest brudny. I tu znowu obalamy kolejny mit na temat eksploatacyjne, że filtr kabinowy, jak niektórzy twierdzą, ale tam raz na dwa lata to wystarczy, przecież co tam się może pobrudzić. Ja stanowczo twierdzę, że może się pobrudzić szybciej. I tak jak ten wygląda po pół roku, to wyobraźcie sobie, jak będzie wyglądał po dwóch latach. Więc jak kto woli, ja sugeruję częściej. Szybciutko jeszcze dla porównania, u góry jest wyjęty z pudełka dopiero rozpakowany filtr. Tak on wygląda, taki ma kształt. A na dole już ten, który widzieliście przed chwilą, czyli fachowo zamontowany filtr kabinowy. I ten u góry to jest filtr węglowy. To jest filtr z węglem aktywnym. A jaka jest różnica, jeżeli chodzi o węgiel aktywny? To on prawdopodobnie oprócz tego, prawdopodobnie, bo ja się nie upieram, prawdopodobnie węgiel aktywny zatrzymuje również zapachy z zewnątrz. Czyli filtr oprócz tego, że filtruje powietrze, czyli a jeżeli jest dodatkiem węgla aktywnego, to on prawdopodobnie zatrzymuje jeszcze zapachy. Ja nie miałem okazji się niestety o tym przekonać. O, tutaj widzicie, jakieś tam jest, takie są węgielki, to pewnie one tak są aktywne w tym filtrze. Tak on wygląda. O, z bliska. No ale jak nie zamontujecie, to się nie przekona. No dobrze, jesteśmy na tym etapie. On już tak w 1/3 swojej długości jest w środku. Jak pokazuje nasz filmik instruktażowy, można ten filtr włożyć, nie niszcząc go praktycznie i nie zmieniając jego kształtu. No dobrze, teraz jesteśmy na tym etapie, czyli właściwie już wystaje na zewnątrz jego 1/3 część. Teraz wystarczy go tylko do końca wsunąć, założyć klapkę, ale to za chwilkę. O, i tak on sobie tutaj już na miejscu siedzi, jak widzicie. To jest jego finalne położenie. Cały jest w środku. Za chwilę przyłożę klapkę i będzie ok. Aha, i teraz jeszcze jedna rzecz a propos klapki, bo przy zdejmowaniu to nie ma znaczenia, ale przy zakładaniu już jak najbardziej. Tu na końcu jest taki dzyndzel. O. I niestety ten dzyndzel musicie tam bardzo dokładnie wpasować w
w taką przestrzeń, do której on tam pasuje. Z drugiej strony tej klapki, jak gdyby od góry, jest też taki dzyndzel. A mianowicie ten tutaj, który też wam pomoże, jak gdyby na chwilę, on też się musi tam lekko wpiąć. I jak wepniecie te dwa dzyndle w odpowiednie miejsca do dzyndzli, to ta klapka się przytrzyma sama i wtedy będziecie mogli bez problemu wkręcić ten jeden wkręt tutaj. I już na sam koniec widzicie, efekt finalny jest, efekt końcowy jest taki, jaki był na początku, czyli wygląda to wszystko złożone. Jeszcze raz przypomnę, u góry pod tym białym plastikiem ten świecący jasny punkcik to jest ten jedyny wkręt, który musicie wykręcić. Na ten drugi na dole nie zwracajcie uwagi, to jest zupełnie od czego innego. O, ostatnie ujęcie na pamiątkę. I tak to powinno wyglądać. Okej. Tak więc kolejny raz udało nam się zrobić coś pożytecznego. Filt wymieniony. Czynność pozornie łatwa i prosta. Okazuje się skomplikowana tylko dlatego, że to właśnie nieszczęsne dojście. Także uzbrójcie się w dobrą latarkę. Cierpliwość, przede wszystkim cierpliwość. No i trochę takiej ogólnie pojętej gibkości organizmu. I jakoś myślę sobie z tym poradzicie. Dziękuję za to, że byliście kolejny raz z nami. Bądźcie również w przyszłości. Oglądajcie nas. Bawcie się razem z nami. Do zobaczenia.